teraz już wreszcie możemy zacząć. Obie drużyny są gotowe do tego, by rozpocząć rywalizację. Przyjeżdżając tutaj na stadion, było ciepło, było sympatycznie. Zaczyna padać i to najgorsze, że akurat dość mocno, prosto tutaj z tej największej chmury, która zjawiła się, która nie chce nam tutaj umilić życia w Wałbrzychu podczas tego pierwszego meczu, który mamy okazję zaprezentować dzisiaj na antenie. No pierwszego, być może też z racji tej pogody zrezygnujemy z kolejnych wyjazdów, bo nie zanosi się tutaj na coś, co może nam dać odrobinę więcej satysfakcji. Zdrój, Jedlina Zdrój na razie na miejscu pierwszym w tabeli. Dzisiaj w roli gości w Wałbrzychu Górnik Nowe Miasto gra na czarno, złote litery, goście jednolite zielone kostiumy z białymi numerami na plecach. Tej ulewy 2-1 zwycięstwo w Stroniach Śląskich i tutaj wygrana bardzo wysoka 5-0 z Kudową w Zdrój, więc chcąc nie chcąc na tym boisku Górnikowi Nowe Miasto gra się dobrze, tylko że też są różni rywale i tak jak teraz bramka dla Zdroju 1-0 po tym stałym fragmencie gry obejmują tu dzisiaj goście prowadzenie. Teraz ta ulewa sprawia, że jest tu ślisko, trudno się bronić w takich przypadkach. Dobrze, teraz jednak też i Fabian Hrebela przywitała na stadionie przy ulicy Ratuszowej. Doskonała teraz piłka w pole karne i ponownie Bartosz Rzeszut głową na ty poprzeczką. Być może to są te stałe fragmenty gry, o których nie chciał zdradzić Chałupka, który był gościem naszego programu Piłkarska Środa. Dziś bramce Fabiana Hrebeli, teraz kolejne dośrodkowanie, piłka w powietrzu, Chabrowski, jeszcze ta piłka wybita z linii bramkowej. No, mogło tutaj być już 2-0. Santos z tą piłką w polem karne. Hrebela tym razem już łapie dobrze. Teraz jest szansa na uderzenie, no ale wprost bramkarza. Tak naprawdę niewiele można było z tej akcji więcej zrobić. Gospodarze teraz przed szansą. Jaskółowski wychodzi bardzo daleko do przodu. Fiałkowski przed bramkarzem dobiega do piłki. Ani z światła bramki, no musiał to przegrać na prawej stronie Tobiasz. Lewa noga, ta piłka się kręci w powietrze. Chabrowski wysoko nad bramkarzem. Jest faul na Fabianie Hrebeli w tym końcowym fragmencie pierwszej części spotkania. Piłka dobrze zagrana, no tylko samo uderzenie nad poprzeczką i koniec pierwszych połowy, pierwsze 45 minut meczu. Mamy 1-0 dla gości. Usus z 3 punktami przewagi, początek spotkania przyniósł nam tutaj od razu trafienie, teraz dużo sytuacji bram pod... Na ten moment Wroczyński agresywnie podszedł do tego zagrania, jest szansa teraz dla Nowego Miasta na to, by wejść w pole karne, uderzyć na bramkę. Rosiński, no nie było nikogo, kto mógłby tutaj zamknąć akcję. Grabowski z pierwszej piłki do nikogo, bo tutaj tak naprawdę już nie było nikogo, z kim można byłoby rozegrać tę akcję. Konrad Zwolennik 1-1 szykuje tutaj wejście w pole karne, minął kostko, obok niego tutaj dwóch graczy z Nowego Miasta. Zagrana pewnie będzie wzdłuż linii, dobrze Zwolennik przed siebie, no i teraz raz jeszcze utrzymuje piłkę przy nodze Konrad Zwolennik. Jest szansa dla Zdroju na drugiego gola i 2-0. Dominik Tłuścik w tej chwili podwyższa ten wynik spotkania. Grabowski do kogo, bo tak naprawdę tutaj też i Samiec bardzo pewnie. Ciński teraz tutaj zatrzymany na chwilę przez Tobiasza, ale Wroczyński utrzymuje się przy piłce. Do środka z pierwszej piłki, to przyspieszy trochę grę, to pozwoli tutaj Nowemu Miastu nieco lepiej się zaprezentować w tej akcji. I Francuz przed szansą na uderzenie, jednak ta piłka zablokowana, teraz jest rzut karny dla gospodarzy. No proszę, rzuty karne, czy tym razem również gol dla Górnika Nowe Miasta, więc 2-1 w tej chwili. Teraz Rusiński przechwytuje zagranie, jest okazja do tego, by za chwilę dośrodkować w pole karne. Fijałkowski przed wielką szansą, ale nawet gdyby ta piłka wpada do bramki, Chorągiewka w górze, nie byłoby gola. I Rosiński przed szansą na uderzenie, on lubi takie piłki, gol! 2-2 w Wałbrzychu, Patryk Rosiński strzela gola dla gospodarzy i mamy już remis. Jeszcze nie tak dawno temu Zdrój prowadził 2-0, za to wszyscy kochamy piłkę nożną. Dobra
gra w drugiej połowie tej drużyny. Jest szansa, Szymski tam strzelał na bramkę, jeszcze Rosiński, zablokowane uderzenie, nie było ręki, tak pokazuje sędzia. Ta piękna bramka Patryka Rosińskiego i teraz dobre zagranie za plecy, Marcin Jaskółowski szybszy, bez faulu, na jeden kontakt, Gębski, Rosiński. Czyżby teraz kolejna próba, Rosiński, ależ teraz niewiele zabrakło, by ta piłka wpadła do bramki. Na skrzydle, ale zagrana piłka do środka, trochę tutaj trzeba uważać na tego typu piłki, Grabowski blisko, na prawej stronie Wroczyński, dobra piłka w tamtą stronę, spróbuje chyba tu strzelać na bramkę, a i bramka! Jest gol dla Górnika Nowe Miasto, genialnie wykończenie, Mateusz. No, zaskoczeni tu są wszyscy pewnie widzowie, którzy od początku oglądają to spotkanie, a Wroczyński niewidoczny w tym meczu, albo bardzo mało sytuacji, które tutaj miał okazję wykończyć strzałem, teraz strzela gola na 3-2 dla Górnika Nowe Miasto. No, tu Biasza będzie na tyle dobra, by tutaj coś się jeszcze mogło zmienić. Nie tym razem, zbyt płasko, zbyt nisko zagrana i jeszcze jedna szansa, będzie ręka, no odgwizdana dana przez sędziego. Co dzień dzisiaj wyjątkowo mecz na szczycie Lidze Okręgowej, ale a, gol! Jakże ważna sytuacja teraz. Zdrój wyrównuje 3-3. Genialny mecz nam się dzisiaj zrobił. Pewnie tej pogody, która nas tutaj cały czas spotyka. Kostko! Ajajajajaj! Ależ przestrzelił teraz Kostko w tej sytuacji. Mogą wystąpić chwilowe problemy z tym, by ta transmisja działała płynnie. Centralnie obu graczy głowa w głowę było bardzo widoczne, no i też niebezpieczne dla zdrowia. Obaj zawodnicy ucierpieli mocno. Tutaj na pewno będzie zmiana w drużynie Górnika Nowe Miasto. No, widać tutaj, że zawodnik Nowego Miasta mocno cierpi, jest trochę zamroczony, sztywna noga, no po czym nawet nie... Z numerem 17 pojawi się też Piotr Jankowski, także podwójna zmiana w tej chwili w zdroju i faulowany tutaj jest Francuz przez Bartosza Chabrowskiego. No to będzie czerwona kartka, druga żółta i czerwona kartka dla Bartosza Chabrowskiego za to zagranie. Już ten uraz, który tam widzieliśmy, był na tyle poważny, że lepiej było nie ryzykować. Hrebela bardzo dobrze przed siebie na piątym mecze. Teraz, no i to będzie kolejna żółta kartka. No i teraz tam pewnie dojdzie jeszcze do jakichś innych przepychanek. Paweł Tobiasz, miękko, w pole karne. Raz już tak to się udało skończyć. Nic z tego. Koniec meczu. Podział punktów w Wołbrzychu. Jedyna Zdrój wywozi, więc cenny punkt.